Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dobry. Żniwa się skończyły? No, żniwa już się skończyły, ale zaczęło się drzewo. No, zima idzie. No, idzie zima, trzeba przyszykować na zimę tego drzewa trochę, nie? Zrobiło się w lesie, zwiozło się, no to to trzeba teraz i pociąć. No, bo szkoda, żeby to na deszczu było, a tnęło się suche. No, bo właśnie, to jest suche. To jest suche drzewo, można od razu palić. Od razu można ciąć, od razu można kłaść do pieca. Ale piękna ilość, kurczę. No. I ja mokrego nie ciąłem, tylko zawsze suche suski, no. Wybierałem i tu. Teraz wiozłem, a teraz na Kazimierza czeka, żeby to ściąć. No to jest roboty. Pociąć i do szopy to trzeba wnieść i rzucić. A? I to będzie jeszcze pan łupał? Nie, tego już nie będę łupał, ale takie grubsze, które o, na przykład to... No to grube jest. To grube, to muszę przełupać, to nie? Nawet na trajzegę nie ma co z tym się szarpać. Nie, tak, i to właśnie te grube to odkładam na piłę, nie? No. Na motorówkę, nie? Łańcuchową. Te grube, pa, te tak samo. A te cięższe to mi się nie opłaca, rozumiesz, tej motorówki brać, bo to trzeba, wiesz, i trzymać i to, i owo. Także widzisz, a te grube to jeb i będę ładował, to będę łupał. No. To na jedną zimę starczy? Więcej chyba, co? Na zimę to mam 70 metrów, co zrobiłem tego drzewa, to nie będzie mi starczyło na 5 lat. Ojej. Na 5 lat tego drzewa mi, o, tyle. No to faktycznie. Tamtego drzewa jeszcze jest, kurczę, na 3 lata. I węgla nie trzeba. A po co mi węgiel? Na co? No kopcić, nie. Kurczę, mać? No nie. A to ja spalam 2,5 taczki przez cały dzień i przez całą noc. O! I cały dzień, to co mi to? Nie, no to ładnie. Teraz no. Pogoda jest, to można wykorzystać. A tu jest różne i to jest i dębowe, i sosnowe jest, i to, i owo. Ale jak jest pietrzelno zakmięty, to nie przeszkadza, czy to będzie dębowe, czy to będzie sosnowe. No, rozpali się, to znowu się zadusi, znowu się rozpali i tak dalej, no. Coś wspaniałego. No a jak? To wszystko przez moje ręce przeszło przez las, przeszło, rozumiesz, przewywieś, no i teraz na Kazimierza czeka cięcie. Już tnę przez 4 dni. Tam 4, nie zawsze, no tam utnę 3 wozy, czy 2 wozy zwalę, no i odpocznę sobie i tak dalej, nie? Na raz tego nie zetniesz, bo to za cholerę tego nie zetniesz. Bo trzeba to i zwalić, i to, i ułożyć tutaj. Trzeba z tej pryzmy do krajzegi, nie? No tutaj to piłą tak samo trzeba ciąć motorówką, nie? Potnę i tutaj na bok i potem o, to grube łupać, to łupać. No nie jest takie proste. No ale trzeba bez pracy, nie ma kołaczy. No nie ma. Ale zobaczy pan, żniwa były do dupy, tak? A teraz jaka piękna pogoda. Ja ci powiem, że żniwa to były pod psem. No właśnie. Z Boże się kradło, jak Boga kocham, te żniwa były najdłuższe, jak ja pamiętam, ten rok. Bo inne lata tyle do tych Bożych żniw nie było. Naprawdę kradło się, jak tylko się mogło, kurczę mać. No i zboża są niedobrej jakości takie. I porośnięte, i dużo wyleciało, i się położyło. Także było ciężkie te żniwa, to ja tych żniw takich nie pamiętam. Ale no. To było w sierpniu, podali 18 dni, kiedy padał deszcz. No widzisz. A teraz mamy wrzesień i zobaczy. A teraz wrzesień, rozumiesz, no ja... 20 września i ciągle tak, upały. Tak, ciepło, widzisz, a nie mogłoby to być żniwa? No właśnie, to żniwa by szybko obleciało, elegancko zboże stojące, a tak to deszcz wichura położyła, rozumiesz, po samej ziemi, rozumiesz, i trzeba było, rozumiesz, kurde, mać się sprężyć, żeby to wykosić. No było ciężko. I się kosiło mokre często. No kosiło się tak, jak się dało, nie? Po prostu się nie czekało, żeby to było aktualne. Takie suche, jakby człowiek chciał. Kosiło się takie, jakie człowiek musiał kosić. Mm-hmm. Bo by nie dało rady, rozumiesz, no. Za cholerę. No ale jakoś pomału. I się skończyło, kombajny zakonserwowałem, aby tylko wprowadzić na halę. Czekają tylko, bo są wyczyszczone, przedmuchane, przesmarowane i czekają na, wiesz,
na halę. No tak. Tak. A na wiosnę się tylko przejrzy, zobaczy, co zrobić, co wymienić, co coś tego, czy tam, co stuka, co puka i dalej do przodu. No odpuka, że no awarii się nie miało w tym roku, tak samo chodziło o mój kombajn, nie? Co chodzi, nie? No, pomału, pomału, ale się wykosiło. No, także ciężko, ciężko było. Tak samo tu, o widzisz, o. Miałem tyle drzewa, patrz, tak wysoko, pomału, zobacz już ile nie, no już bardzo mało jest. No, o, nie bardzo mało. O. Ale to wysoko tak, jest, o, to szerokie jest. A nie, no to jeszcze skaw, dużo jest, to jest bardzo dużo, to tak się zdaje, ale tutaj prawie 3 metry, 2,80 wysoko. Oj, chyba wyżej. No, to weź zobacz, rozumiesz, i tak było cały czas. To tutaj było 40 metrów, nie? I ty jest, rozumiesz, to razem wszystko sumarum 70 metrów zrobiłem drzewa. To gratuluję. W ciągu, rozumiesz, kilka, no, no ile? Pamiętam. Kilka miesięcy. No to wiosna wczesna. Tak. Styczeń, luty, marzec, tak, kwiecień, tak. Już chyba no, w maju. No, nie. Do tego, no. No maja, widzisz? Bo byłem, przecież śnieg leżał. No, śnieg leżał, Kaźmierz robił sam jeden, co zrobiłem, widzisz? Ile człowiek może zrobić drzewa? Jak chce robić, bo jak komuś się nie chce, no to wybacz, a się nie zrobi. No. Tylko mieć chęci do roboty. Chęci, jeszcze raz chęci. Ale pomału, pomału i potnę, nie? Za czym to, za czym tamto i o, wiedziesz, o, no jest roboty full, bo wszystkiego na raz, wiesz, się nie potnie, nie? Nie, no ładne, trzeba... grube drzewo, piękne jest. No pewno, patrz, wyschnięte drzewo, co to od niego chcieli? No one suche w lesie było. No, a i zresztą suche wycinałem, bo mokrego to ja nie chcę, bo ja w ogóle nie chcę mokrego. Suchutkie wycinałem. No, szóstki same wycinałem. Mm. No i robaczywe. I tak że mieli, no. Tak. No. I już panie dzieje. I teraz wezmę motorówkę. I to motorówką potnę, nie? Co mogę, nie? To motorówką po tego. I znowu sobie ułożę. I znowu macie, no. Bo to jakbyś ktoś podawał to drzewo, pach. Ło, to by to kurczę wyszło pięknie. I to bardzo szybko by szło. Ale co tu przy piłowaniu? No, przy piłowaniu. Jeden podaje, drugi istnieje, nie? Mhm. A trzecie ładuje, no. No ale co? Jak jest, tak jest. No. Tę motorówkę zapalę, zobaczysz jak będzie szło. No. Tak samo przewrócę, a pojutrze sprasuję. No. I tak, że widzisz. To mieszanka jest? Tak. 1 do 50? Nie. No. I tak jak tego, no 1 do tego. Nie wiem jak ty tam swoją maszynę tego. Ona ta piła ma kurczę człowieku tyle lat, że człowieku, wiesz, 40 lat. Popatrzcie ile ona drzewa zrobiła, to tego sobie nie wyobrażasz. Widzisz? Ile ona drzewa już wybiła w swoim życiu. I chodzi. Olej jest? No, doleję. I chodzi cały czas. Ale to olej spalony? Nie. Nie. Już olej nie spalony, olej jest czyściutki, tak jak powinien mieć. No widzę, że sztila. Tak. A jak? To nie jest tak. Bo ludzie różne wynalazki leją. Słuchaj. Można lać wszystkiego, co się da, ale niestety wieczność maszyny skraca się, rozumiesz, o połowę. Tak, to nawala, to popsuje. Niestety, jeżeli będzie stosował tak jak się należy, nic w maszynie nie będzie i będzie obsługiwał tą maszynę tak jak trzeba obsługiwać, nie? Bo to wiesz, obsługiwać to obsługiwać, nie? Ale pamiętaj, że trzeba o nią i dbać. Bo inaczej to człowieku co? A ona chodzi mi 40 lat. I co? Widzisz? Ja zawsze ją bacię przed tym. Przedmucha się, przed tego się, nie? No, bo tu powietrze, filtr to jest najważniejszy, bo ciągnie powietrze. No rozumiesz, że ile ona w lesie wyrobiła drzewa, ile to? Matko Boska. To na pewno te nowe piły, te skile, co są, o dupę rozbić, rozumiesz i tak dalej. Jak Boga kocha, mówię ci poważnie. Macie. Tak jakby długo stała, to wiecie, ale tak. I teraz sobie potnę to, odrzucę, znowu i chcę ułożę i znowu.
Ale to szybko idzie. Szybko to idzie, jak jest w pracy chłopak aktywny i sprytny, to zobacz. Moment i znowu cię naukładam i znowu, ty rozumiesz, sam jeden. To tylko dotknąć piłą i idzie. No ona tylko, zobacz, tryn, ona idzie, ale trzeba umieć ją nałoszczyć, zrobić ją, macie sam, to samo i tam. O, miodzio. U mnie musi być wszystko miodzio. I maszyna musi być, rozumiesz, jak najdłużej musi służyć, rozumiesz, człowiekowi. O, widziałeś? Wspaniale. No jak? Takie drągi to idą. No i znowu cię poukładam elegancko w placie. O, uważaj, o. Znowu cię naukładam w placie. Cieńsze do krajzegi. Tak? Widzisz? O! No, leci! Pomało! Pomało! Jest tam, leci, o! Patrz! Widziałeś? I to! Patrz, a to tam! Bo to mi się nie opłaca krajzegą motorówką jechać. To krajzega szybciej tnie? Co? Krajzega szybciej tnie? No szybciej, nie szybciej, ale to cienkie, to wiesz. Aha. O. Wygodniej może. Wygodniej jest mi.
O, widzisz? Te grubsze kładę tu. No i tak jeszcze to cienkie jest, nie? Ale zobacz. I to moja praca. Zobacz. No, 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 no. Tak, tak, tak. Tak czułem, że zaraz coś rujnie. Niech leży, ale wiesz kiedy? Pomału, langsomazem, bychem. Tak. Siedziałeś. Siedziałeś. Teraz macie robota. O. Widzisz? Siedziałeś. Zobaczysz. I to jest macie praca. No. Siedziałeś. O. Widzisz? Nie wiem jak tam u ciebie, ale... Nie no, ja takich grubych drągów nie mam. Ja mam patyczki. A ty masz inne. O. To patyki. To by pan, to pan nawet takich z lasu nie brał. No. O. Ja sobie... Co zleci, to zleci. A co się zatrzyma, to się zatrzyma. O! O, widzisz. Widzisz? Nie no, idzie szybko. Haha, szybko idzie! Sortowanie. No i co jeszcze, co trzeba połupać? Niektóre grube. Wiesz o co? No i samo spaduje. Tak, a Kaźmierz tylko bierze. Tak. Zobaczcie, tak. Gruba tu. O. Trochę się bałaganu narobiło. Nie szkodzi. O. Także widzisz. Lepiej niech. O. Widzisz? Znowu się naukłada. O. Widzisz, pan. Widzisz? Panie dzieju. I maszyna dalej. Tak. O. Widzisz. O. Teraz sobie. O. O. Moja maszyna. O. O. I teraz sobie. Rozumiesz? Potnę. O, widzisz? Potnę to i ułożę i znowu. I tak po kawałku, po trochu Kaźmierz tnie. No widzisz, no. Dobrze czy źle? Nie no, elegancko, szybko to idzie. Najważniejsze, że drzewo jest suche, to od razu jest gotowe, nie? A ja? Tylko, że chyba suche się ciężko rąbie. No ciężko się robi, ale wiesz co to jest. Ale to... Ładne kawałki są, bardzo ładne. No takie jak te grube, czy te, no to wiesz, trzeba ich łupać, nie? Nie, no takie do pieca nie wejdą. No nie wejdą, no to trzeba ich łupać. Tak samo te, trzeba ich łupać. Te też niektóre trzeba ich łupać. Patrzcie, bo choć nawet i daleko tam rzucam, nie? Tam daleko pod sam ten. Mhm. I wiesz, no i muszę, a te cienkie to już mi się nie opłaca łupać, no bo to całkiem, może całkiem wejść do pieca, jak tyle tnę. Taki wielki plot? Tak, tyle tnę, czy tyle i do pieca. Mogę ich nie łupać, nie? Mhm. Jak chcę przełupać, to ich przełupię, ale tak, takiego kloka pierdzielę, kilka klocków takich w pierdzielę, że sześć, ono się pali. No tak, im większe, tym dłużej. Tym większe, tym dłużej. No także widzisz. Patyczków się nawkłada, to moment się spalą. Tak! O! No widzisz. I tak to kurwa, pokażę ci tam, gdzie ja to ładuję. Ale nie wiem, czy ty skameruję. Ładuję tu. A, tu. Ła, no to tu już jest prawie całe zawalone. Tak. A przed tu to było... wszystko idzie tu. Tu wszystko idzie, to drzewo tu ładuje, no mam nadzieję, że wejdzie. Bo kupę lat temu to ja miałem pełno. Tamto stare drzewo jest, patrz, ile lat jeszcze by było. Ale tu jest piwnica.
Aha. I jeszcze jest zagłębienie. To jeszcze tam ile tego drzewa jest, nie? To człowieku tego nie spaliłem, a to już by starczy człowieku na 5 lat. 5-6 lat, mówię ci pod Bogiem, dlatego tego drzewa nie spali. Jest, jest. No, no i za parę groszy. No to chcę policz teraz ile, wiesz, rocznie ile ty musisz zapłacić peleksem czy tam paliwem, a ja za tyle pieniędzy, rozumiesz, kurwa, parę groszy, 4 lata, 5 lat palę, a to wiesz. No to jest oszczędność i ekonomia. Jeszcze oszczędność mam, przecież to zrobię, teraz się narobię, oczywiście, narobię się teraz, ale przez 5 lat jestem sobie gość. Skóra i kość, ale gość. No tak. Zgadza się. No śmieję się. Ja się nie śmieję. No tak jest, no. Choć się narobię te parę miesięcy, jeden rok, ale przez kupę lata mam do przodu, Kazimierz. Nie martwi się, rozumiesz, jechać po peleksa, czy jechać, rozumiesz, po paliwo. Albo po węgiel. Albo po węgiel. Węgiel drogi, a tutaj macie, ile węgiel kosztuje? 2600. A ja mam za 1700, rozumiesz, na 5 lat, 6 lat. Nie, no to bardzo tanio. No to słuchaj, wybacz, rozumiesz, no to teraz weź. Drzewo jakie jest, takie pali się. No o co chodzi, no? Mm-hmm. Suchutkie, eleganckie, o co chodzi. No, jest? Jest. Własnej pracy sporo jest. Co? Własnej pracy sporo jest. No to mówię, że mojej, tylko że mojej pracy, nie? Tam to. Ale choćbym chciał nawet liczyć swoją pracę, to i tak mi się opłaca. No tak. No, w lesie to samemu czy tu, to mi się opłaca. Bo gdyby ktoś to miał zrobić... Jakby miał ktoś to zrobić i komuś to zapłacić i komuś to zwiedzić, bardzo drogo. No. Tu już chcą drzewa kupić. Kupić chcą, kurczę, mać. Mówi, Kazimierzu, mówi, potrzebuję, mówię, 5 metrów, potrzebuję 10 metrów. Proszę bardzo. Po 2 stówy i bierz ile chcesz. No tak? No, to nie jest tak drogo, no ja jak wiem. Jak już jest przygotowane po... No co ja? Ale... A chcę, to ja mu potnę, niech tylko powie klocki jakie. Kazimierz potnie mu. No, a tu ja mu patrzę, metrówki ja mu wymierzę, tego bach. Krótko na temat, rozumiesz, że wymierzone, jedz sobie. No. 200 zł, 200 zł za metr to jest niedrogo. No nie, jak jest już pocięte i wszystko. No to zobacz, no ja mogę tu pociąć wszystko. Co ty myślisz, co? Ha, chłopie. Wszystko można. Ale zobacz, ile drzewa ma. Tam dużyca jest, zertek trochę mam, bo będę trochę postawię, nie? Ale zobacz, ile tej dużycy jest. No jest, jest też kawał. No, a tam jest ponad 30 metrów. Tam. Tam jest wymierzone, tu i tam, bo ja to osobno kładłem, te gęziówki osobno. Mhm. Widziałeś, nie? Pamiętam. A to osobno. Jak się wymierzyło, suma summarum, grupa 70 metrów. Ja nawet nie wiedziałem, ja mówię, no, 30 metrów zrobiłem, a okazuje się, że suma summarum, ja pierdolę, kiedy ja to zrobił? No widzisz, to tak się mówi, ale kurde mać, samemu w lesie to weź, a to na bagnach wyciągaj, podciągaj, tu ci leci, tam ci leci, tu ci tam, tu ci kurde to, uważaj, bo leci sęk, uważaj, bo ci to, uważaj, bo źle leci, no widzisz, no. To trzeba takim być, szczerze ci powiedzieć, obrotnym, żeby wiedzieć, gdzie to drzewo leci, no. Żeby na ciebie nie poleciało. I zawisło nieraz. I, a jak zawisło, to ja go kurde jeb. I on spada. I wszystko jest okej. Okay. Bo jakbym tak chciał robić, to wiesz. No ja pamiętam, jak pan sobie u mnie z tą gruszą poradził. No widzisz. Wszyscy ty... kombinowali, ciągnikami. A no widzisz. A tu trzeba być takim obrotnym. Trzeba wiedzieć, jak go pociąć, jak go ściąć. Jak żeby było dobrze, żeby było i byś się najmniej narobił. A tu widziałeś. Niech będzie jaki chce, w jakim gęszczeniu. Ja go zetnę tak, jak ja chcę. I potnę też. Ha! No. Ha! Cienkie kraj zajmuje. I zobacz. Jak to dobrze idzie. Ha! I zobacz. Zawsze być z boku. Nie tak, tylko tak. To pamiętaj, jakby odbiło, to pójdzie w bok. A tu o. Nic nie będzie! Takie. O! Widziałeś?
zrobiona. Gasić? Gaś. Poszło moment. A widzisz? Jaka praca? No wóz mamy czubaty. No widzisz? Widzisz? I to dwa wozy dziennie zem, bo nie mam czasu, bo jedzie tylko drzewo, ten, ale tak, do tego 2 hektary łąk mam pokoszone, żeby to tego, żeby ta siano zebrać, to muszę jechać, wałować i tak dalej, dwa razy czy raz dziennie, do Słupska i tak dalej. No to ci mówię, dwa wozy robię dziennie, dwa lub jeden, zwalić, naciąć. No to jest. I ułożyć. Połupać trochę. Połupać, to jest tego, kurczę, ma jest. Jest, jest. Także macie, że jest tego brud. Teraz to se połupę i... Póki jest pogoda, to się nie pali. No nie? Tak. A! Ta pogoda dziś jest, jutro go nie ma. Jak przyjdzie zima, a. To już trzeba będzie opału. No ale to też w zimę nie będę robił, tak? Śnieg no spadnie, nie będę robił. Teraz trzeba było pogodę wykorzystać, tak? Po no. Śniegu wyciągać mokre. Pogoda jest, tak, jest. Ja wolę co innego zostawić, to zostawić, a drzewo zrobić, tak? Zgadza się. No. No to mam mechanikę robić, każę mu tam robić tą, ten ciągnik, a mówię, że odmówiłem, bo na razie nie mam czasu. To zawsze zdążę zrobić. A drzewo przyjdzie zima, przyjdzie śnieg, zawali i dupa. Już to roboty nie ma, tak? Bo to drzewo śliskie i tak dalej. Deszcz przyjdzie, śliskie jest. No roboty nie ma, tak? A suchutkie to popatrzcie, pięknie idzie, kurde, masz tego, o, wszystko odlatuje, bracie, tak? O co tu chodzi, tak? No widzisz, no. Teraz Kazimierz to połupie po tego i o! Słuchajcie? Takie kloce? Widzisz? Ojej! Ja! Krocek większy od spięka. No to trochę nie ujęłem. Trzeba złamać najpierw. O! Pójdzie? O ja! Tak się połupie i się kurczę porzuca. Widziałeś? Panie dzieju? O. No widzisz? I takie to jest, rozumiesz? Praca nasza. Odskakuje jak trza. Widzisz? O. I tak to jest. O. Widziałeś? No idzie moment. Aha. Sęk, nie sęk. Idiot! O, uciekł. No. Przestraszył się. Tak jest. A ja. To chyba nie pójdzie. Co nie pójdzie? Bracie, nie ma takiego drzewa, żeby nie poszło. Nie ma takiego. No widzisz. A to? Op. Widzisz? I te grube na pół. O, widzisz? I to sobie powrzucam, a cienkie to upał nie będę. Patrz. Widzisz? Moja praca. Proszę bardzo. Widzisz? I kto by tak robił? No. Zaraz będzie cały wóz. A ja już jest pełno. Widzisz? O. Teraz to ładnie wygląda. No a jak? A jak? To gimnastyka jest. O. Widzisz? O. Widzisz? O. Widzisz? Widzisz i drzewa nie ma. No nie ma, jest porządek.
proszę bardzo. No. Także. A i teraz po kolei, a tu jeszcze. Nie? A co z trocinami będzie? Co? Trociny. Trociny to tam. Albo wywiozę do lasu, albo spalę. Pod drzewka, tam kora, czy coś. Wiesz, tu ile trocin, ja razem to potnę, to będzie kupa trocin. No będzie, będzie. Tak. I różnych takich. A potem to zgrabię, ładnie to przemielić i pod drzewka, czy tam pod co dać, a nawet na pole próchnica. Tylko to co przemielić, to wszystko, nie? Przez ten tylko i zobacz tam. O to się człowiek nie martwi. No. Widzisz, i macie takiego dwa wozy dziennie człowiek zapierdala robi. No jest, jest, roboty, jest. No widzisz, robisz robotę. I ty mówisz. Jest kurczę, gniot się łamiotce, ale trzeba coś zrobić. Widzisz. A to co, jak nie zrobisz, to koniec. No samo się nie zrobi. To, a kto ci zrobi? No. A chciałbyś iść nająć? Stoją pod sklepem, piwko piją. Ja mówię, to chodź, zarobisz u mnie, nie? Dam ci tam ile tam na godzinę, dwie dychy, czy tam ile, nie? Na godzinę, to jest dosyć, nie? Mm-hmm. To chyba krzywdy ci nie zrobię, jeszcze jedzenie dostaniesz, nie? Tego. O, panie Kazimierzu! Nie będę, nie mam siły! A to to, a siedzi, piwko pije, a idzie. A co mówię, z czego masz piwo? A pójdę, znajdę puszkę, to. Pójdę pod sklep, to mówi, daj na piwo, daj 50 groszy, ale kurwa robić nie chcę. No widzisz, i proszę, mówię, zapłacę ci, mówię, tyle, żebyś miał. Nie, on nie ma siły, on robił nie będzie. A pod sklepem nogę zadrze i pije, gal. I kurwa gal. Żeby cię chuj strzelił, mówię, kurwa mać. To jest, bracie, naród, rozumiesz? Godnie płacisz, godnie kurde mu dajesz, rozumiesz? Robotę mu dajesz, a on nie pójdzie, mu pierdzieli. No i co chcesz, to możemy zrobić, no i co? Gdzie teraz pracownika znajdziesz? Gdzie? Ciężko jest. O, jak poszła, kurczę. Pióra całkiem. Ja myślałem, jakiś ptak. No. Także widzisz, no, niestety nie chcą robić i koniec, mają za dużo. Mają, macie, dostają jabłużne, dostają, rozumiesz, macie, wiesz, te, no, jak to się nazywa, te dopłaty tam tym bezdomnym i tak dalej. Zapomogi różne. Tak, no, to gdzie on pójdzie robić? No, gdzie on pójdzie ciężko robić? Jak on jest nienauczony, ciężko robić, żeby tego. A jaka tu ciężko? Drzewa rzucić, drzewa ułożyć. No jaka to jest ciężka praca, no. Ale się nie chce. Woli pod sklepem stać, murek podeprzeć, żeby się nie obalił, żeby się piwko i piwko jedno. A jak mu zabraknie, daj na piwko, daj 50 groszy, daj 5 zł, daj to. A idź ty w pizdu. Kurwa, idź, kurwa.